Cześć, witam cię serdecznie. Asia Sitarz z tej strony. Dostałam ostatnio pytanie od klientki, jak sobie zabezpieczyć strony, gdy robi system dla swoich partnerów. Jest to bardzo przydatne, gdy robisz jakiś multilevel marketing, masz swoich partnerów albo jakieś programy partnerskie i prowadzisz jakichś partnerów. I wiadomo, niektóre treści dla partnerów są, przynajmniej ja tak tworzę systemy, w grupach, tak? Są pewne treści, które są dla partnerów, którzy jeszcze jakby nie są, którzy są kandydatami na partnerów. Inne treści są dla osób, które właśnie tyle co dołączyły jako partnerzy, mają jakieś inne instrukcje, inne szkolenia, a całkiem inne już, gdy ktoś już jest długo partnerem, gdy już też ma swoich partnerów, to wtedy jest czegoś i czego innego uczymy te osoby. I przez ten cały proces, oczywiście on się jeszcze tam na bardziej drobne elementy rozkłada, ale generalnie właśnie chodzi o tą dostępność treści, że niektóre rzeczy mają być dostępne dla tych osób, inne dla innych. I do tego służy, na przykład możesz wykorzystać bardzo prostą rzecz na WordPressie, jest to strona albo wpis typu publiczna, albo typu zabezpieczona hasłem, albo typu prywatna. Właśnie o to mnie, o różnicę pomiędzy nimi zapytała mnie klientka, których ma użyć i czy jeśli użyła już jakiejś źle, to czy może to zmienić, i właśnie to ci chcę dzisiaj powiedzieć. Więc na WordPressie to jest widok dodawania wpisu, czy też tam strony, tak samo to wygląda, kiedy używasz klasycznego edytora, takiego, który jeszcze całkiem niedawno w WordPressie był tradycyjny i od zawsze po prostu znany. Natomiast od jakiegoś czasu WordPress trochę się zmienił, całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, i zaczęła być stosowana taki inny widok, tak zwany Gutenberg, i wygląda to wtedy tak. Więc pokażę ci, jak zmienić te treści zarówno na tym klasycznym, jak i na tym nowym, tutaj Gutenberg. Więc tutaj w klasycznym mamy opublikuj i mamy możliwość opublikowania wpisu czy też strony, tak, jako szkic, jako dostępne właśnie publiczne. Jeśli sobie klikniemy, może być publiczne przyklejone, może być zabezpieczone hasłem albo prywatne. Zatem chodzi o to, że strony prywatne są i będą widoczne tylko i wyłącznie dla ciebie, dla osób zalogowanych, mających dostęp do kokpitu. Takie, które mają dostęp do kokpitu i na takich pełnych prawach, czyli są administratorem strony. W związku z tym nie zobaczy strony prywatnej osoba, która nie ma dostępu do kokpitu lub ma bardzo ograniczony dostęp do kokpitu, jest na przykład tylko jakimś redaktorem, tak, gdzie ma tylko możliwość pewnych czynności robienia. Więc prywatnej strony nie możesz stworzyć dla swoich partnerów, ponieważ partnerom nie dajesz dostępu do swojego kokpitu, gdy tworzysz system w oparciu o WordPress, tylko dajesz im dostęp do stworzonych stron czy też wpisów, które stworzysz. W związku z tym opcja prywatna kompletnie odpada. To po prostu oni tego nie zobaczą. W związku z tym możesz wykorzystać albo publiczne. Publiczne to jest, jak sama nazwa wskazuje, publiczne, czyli dostępne dla wszystkich, więc wtedy nie będzie to dostępne zarówno dla tych partnerów, którzy będą długo już u ciebie partnerami, mają już swoich partnerów, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają zostać tymi partnerami, czy też tymi, którzy dopiero nimi zostali, więc publiczne jest dostępne dla wszystkich. Zatem w grę wchodzi zabezpieczenie hasłem. Wtedy sobie zaznaczasz zabezpieczone hasłem, wpisujesz sobie to hasło tutaj, ono będzie dla ciebie widoczne. Hasło jakieś, tak? Jest dla ciebie widoczne, także nawet jak zapomnisz to hasło, to możesz sobie podejrzeć i zobaczyć, jakie ono tutaj jest. I wtedy taką stronę możesz wysłać osobom. I jeżeli do niej znaczy link dostanie do tej jakaś osoba, która nie ma hasła, no to w tym momencie nie może zobaczyć treści tej strony. Więc tak to ewentualnie możesz zrobić. Wtedy taka strona jest widoczna tylko dla osób, które podadzą hasło. Jak to wtedy wygląda? Zrobimy test treści, test treść, i opublikujemy jako zabezpieczone hasło jakieś.
Opublikuj. Teraz możesz sobie zobaczyć ten wpis, klikając Zobacz wpis. Otwieram sobie to w nowej zakładce. I teraz właśnie mamy informację zabezpieczony. Po prostu za każdym razem WordPress tak napisze zabezpieczony i tytuł tego wpisu, czyli test. I treść jest schroniona hasłem, nie widzimy treści. Dopiero jak wpiszemy hasło jakieś... O, i teraz dopiero się pokazała ta treść. Więc w ten sposób możesz sobie zabezpieczyć te strony. Natomiast jeśli chodzi o takie zaawansowane tworzenie systemów, to ja w ogóle do tego wykorzystuję wtyczkę Members, gdzie nadaję rolę różnym osobom, tak na przykład właśnie powiedzmy te trzy grupy osób, czyli kandydaci na partnerów, partnerzy tam, nie wiem, początkujący na przykład i partner zaawansowany, powiedzmy takie trzy grupy. Więc tworzę sobie wtedy w tej wtyczce, która jest bezpłatna, darmowa do WordPressa, Members, tworzę sobie takie role. Rola kandydat na partnera, partner początkujący, partner zaawansowany. I ta wtyczka pozwala mi ustawić, że wtedy taka strona ma być dostępna i widoczna tylko dla konkretnej grupy osób, czyli osób, które mają taką rolę na stronie po zarejestrowaniu. Dotyczy to wtedy tylko sytuacji, kiedy partner jest zarejestrowany w Twoim WordPressie. On musi się zarejestrować w Twoim WordPressie, abyś Ty mógł czy mogła nadać mu taką właśnie rolę, taką rangę, bo jeżeli nie będzie zarejestrowany, jeżeli to jest użytkownik, który się nie loguje na Twojego WordPressa, nie ma opcji zaloguj się, to no, nie jesteś w stanie nadać tej rangi, tak? Bo to wtedy nie wiadomo, kto tam jest po drugiej stronie, kto sobie po tej stronie chodzi. Więc to dotyczy tylko wtedy, kiedy cały system masz oparty o WordPressa i partnerzy Twoi lub kandydaci na partnerów najpierw się muszą zarejestrować w Twoim WordPressie i wtedy dopiero możesz nadawać im różne rangi, tak? Czyli kandydat początkujący czy zaawansowany, czy jeszcze jakoś inaczej sobie to zrobisz, bo u mnie nieraz tych rang jest dużo, w zależności od tego, jak system tworzę. I wtedy takie strony są w ogóle nawet niewidoczne, nie ma ich, możesz nawet wtedy stworzyć menu, które zupełnie inne, będzie inaczej wyglądało menu dla osoby na przykład z rangą początkujący, a zupełnie inaczej będzie wyglądało menu swojej strony z rangą dla osób zaawansowane, a jeszcze całkiem inaczej dla osób, które będą kandydatem na partnera. Tak też ja buduję swoje systemy w oparciu właśnie o WordPressa i tak to robię. Więc o to chodziło tutaj z tymi typami wpisów. Jeśli chodzi o tego Gutenberga, to zmieniasz to tu. Trzeba mieć zaznaczony dokument i teraz tutaj wyświetlanie, klikasz na publiczne i tutaj wtedy możesz sobie wybrać, czy ma być prywatny, czy zabezpieczony hasłem. Także tutaj robisz to w ten sposób, jeśli wybierzesz sobie zabezpieczony hasłem, wprowadzasz sobie to hasło i następnie klikasz gdziekolwiek, tak? Klikamy dokument jeszcze raz i teraz jeśli sobie opublikujesz ten, o nie chce mi się tutaj, aha, muszę coś chyba wpisać, tak, dopiero jak opublikujesz, to wtedy będzie ten dokument jako zabezpieczony hasłem i zawsze to hasło możesz sobie tutaj wziąć i podejrzeć, zobaczyć, jakie to hasło sobie wpisałeś czy wpisałaś. Także tak tego używamy. A jeśli Ty masz jakiś problem w swoim e-biznesie, nie wiesz, jak coś zrobić, co się od czego jak różni, masz jakieś pytanie, możesz skorzystać tutaj z mojej strony pomoc.joannasitarz.pl, pomoc techniczna w e-biznesie, możesz mi wysłać zupełnie bezpłatnie swoje pytanie i wtedy zobaczę, czy jestem w stanie Ci pomóc i w jaki sposób. Także zapraszam gorąco i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!